Witam, witam. O kukurydzę pytam. No to nie wchodzę, bo jestem tymczasowo. To jest pierwsze kółko. Nie, z chwaśtami to byłem wcześniej. A tu już zaczęło padać. I zobaczcie, jak ją tutaj... No może ten nikosulfuron tutaj popłynął. Nie mówię, że nie. Tu jest klunej. Tam niżej jest plantus. To właśnie gdzieś nam od tego momentu zabrakło. No taka górka, 4 paczki, 2 hektary. No ale zobaczcie, jak tutaj rzeczywiście Lumax. Tu mi zostało 2,2 litra. Tu jeszcze było 2,4 uwrocie, a tam zostało 2,2. No i coś tu rzeczywiście pożółkło. Dzisiaj się tam spadało chyba z godzinę, z półtora. Tak, nie było to fajny taki opadzik, taki ładny bym powiedział. Nie, ale ogólnie widzę, że bierze. No i kukurydza już tutaj, o, takie przebarwienia jeszcze ma. Widzicie na liściach, ale tu już takie cynk poszedł, aminokwasy. No i teraz sobie porównajcie tą z filmu. Kiedy ja tutaj byłem z tymi odżywkami, już nawet nie mogę pomyśleć. Wiem, że w środę, tak, w środę, bo to w środę córeczka trafiła do szpitala, ja tutaj w środę działałem. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. 6 dni później, ekspansja wzrostu. Tu jeszcze wtedy ten deszcz polizał, to ona jeszcze dodatkowo wody. No i widać, że tu żółknie, ona się już tutaj wynurzyła spod tych krzaków, już zaczyna tutaj puściło i zaczyna sobie tutaj fajnie zaczyna się bujać do góry. No i zobaczymy. Zobacz, ten klunej taki fajnie wygląda. Może to nowa kukurydza na piaski? No zobaczymy. Też VO250 z LG. Pozdrawiam.